Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie. Mamy poniedziałek i takich poniedziałków to ja bym sobie życzyła w każdym tygodniu. Dokładnie. Jest pięknie, jest słońce, słońce wróciło i przed chwilą rozmawiałam z Bartkiem, że my mamy jakiegoś, może nie tyle pecha, co szczęście, że do godziny 15 jest super pogoda i w ogóle robię... Ciepło, po prostu... Robię wtedy najpiękniejsze zdjęcia i wy myślicie, że jest super ciepło cały dzień. I w ogóle się wygrzewamy na plaży, a przychodzi godzina 15 i koniec. Miejmy nadzieję, że nowy tydzień przyniesie nam nową pogodę, czyli taką stałą pogodę. Słońce, ciepło, wiecie no. Przez cały dzień. Przez cały dzień, a nie tylko do godziny 15. Teraz mamy godzinę 10. Idziemy na spacer. Konkretnie idziemy szukać domu wczasowego Arka, bo tam jest jakaś obrotowa kawiarnia z widokiem na morze. A do tej kawiarni mieliśmy już wczoraj iść, ale niestety pogoda nam pokrzyżowała plany. Miejmy nadzieję, że to koniec złej pogody, że teraz będzie tylko lepiej. Odezwę się do was potem, już jak dotrzemy, a teraz wam pokażę, co tu się dzieje. Tyle. Remont, żeby było jeszcze piękniej. A powiem wam, że Kołobrzeg mnie naprawdę zaskakuje tym, że jest przepięknie, jest równiusieńko, no... Idealne miejsce na spacery. Zanim pójdziemy do Arki, do obrotowej kawiarni, to oczywiście gdzie idziemy? Nad morze. Idziemy nad morze. To nie tak było. Idziemy na plażę. Idziemy na plażę. Jakoś tak to było, ale się nie wiem, co zrobiło. Co? Tak, no idziemy teraz na plażę, posiedzieć sobie, popatrzeć na morze, złapać trochę słońca, bo nie wiadomo jak potem będzie, więc nie ma co siedzieć w budynku. Widzieliśmy po drodze ośrodek, który ma jakiś taras widokowy na 10 piętrze. 12. 12. Jeszcze lepiej. Także w ogóle wow, pewnie będą piękne zdjęcia. Zobaczymy. I co? Idziemy. Ale jest super. Idziemy oczywiście przez nasz ukochany park, przy samym morzu. Zresztą słychać fale. Idziemy do Arki i zobaczcie, jak to jest pięknie. Niby zwykły chodniczek, nie? Przy ulicy. A tak ładnie. Do brzegu jest dużo takich miejsc, że właśnie niby zwykła ulica. Idziesz tak jakby, no tutaj widać osiedla mieszkalne, tak i tak dalej. A tutaj właśnie taki, o, taka aleja jakby. No w ogóle, nie wiem czy to już mówiłam, chyba tak, ale w Kołobrzegu jest tak zielono, tak pięknie. Tyle jest drzew, krzewów, różnych takich zaułków zielonych z ławeczkami. No po prostu wow. I mieć taki kamper dostosowany. No. Kobieto. Byśmy po całym świecie jeździli. Tak, tylko wiesz, że taki kamper kosztuje? Oj tam! Kiedyś będę znaną, bogatą youtuberką, która będzie zwiedzać cały świat dostosowanym kamperem i będziemy robić vlogi z naszych wyjazdów. Co to na to? Okej. Okay. Mamy to nagrane. Kochanie, to wiesz co? Żyj dalej w sferze marzeń i tak dalej. Jakich marzeń? Marzenia? Tak, na razie to są marzenia. Mój drogi, marzenia są po to, żeby je spełniać, a nie tylko po to, żeby marzyć. Tak? No tak. Dobrze. No to... Więc wiesz, challenge accepted. Okej. Okay. Ale zostaniesz rozliczona z tego.
Ale nie określiłam czasu. No, na razie... Wiesz co, podejrzewam, że w wieku 80 lat to raczej nie będziesz miała siły na takie wojaże po całym świecie. Spójrz na naszą babcię. Ona babcia ma... to jest inna stal. Ona ma bardziej bujne życie rozrywkowe i w ogóle niż my. Do Maryny chcieliśmy przyjechać. Pamiętasz, kochanie? Tak, chyba tak. No, ale powiem szczerze, że jest to kawał drogi od dworca, więc dobrze, że wybraliśmy Sand Hotel, jak mi się wydaje, ale zobaczcie, jak tam jest ładnie. Chodź, 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 chodź. Poczekaj, zobaczymy najpierw tą syrenkę tutaj. Piękna jest, nie? Prawie jak warszawska. Prawie. Robi ogromną różnicę. No i jesteśmy. Zobaczmy, czy warto było aż tak daleko iść. No patrząc, co się dzieje przed Arką, no pięknie, to jest pięknie. Po prostu park piękny. Ale wiesz, co jest najdziwniejsze? Jak no. Googlałam, wcale Arka mi nie wyskakiwała. I rzeczywiście tutaj wszystko delikatnie się rusza, ale efekt jest niesamowity. Znaczy nie wszystko, podłoga się rusza. No podłoga się rusza i widoki są piękne, naprawdę piękne. Poza z 11 piętra no to... No tak, nie tylko widać piękne morze, to zaraz mam nadzieję będziecie mogli zobaczyć, ale też jest bardzo dobre jedzonko tutaj, desery. Naprawdę wybór I ceny nie są wygórowane. No ja myślałam, że to będzie bardzo jak, drogo. Jak na Kołobrzegu. Tak jeszcze przy molo drożej. Ale zobacz, szczerze z takim widokiem to jak normalnie jak Miami. No. Ale ty. I rączki mamy tutaj, żeby nie kręcimy kamerą. No nie. No ale kawałeczek mieliśmy na przejście. Ale warto było. Oj tak, bardzo, bardzo. A oto mamy widok z kawiarni obrotowej.
pięknie to wszystko wygląda, szczególnie z 11 piętra. A tam oczywiście panorama koło brzegu. Elegancko, przyjemnie. I zobaczcie. Moja misia się nie rusza, a jedzie do mnie. Niesamowicie było w tej kawiarni. Polecamy Wam bardzo serdecznie. No, widoki przepiękne. Wracamy do domku, w sensie do hotelu. Nie wiem, co ja mam z tym domkiem. No w sumie na najbliższe dni to jest nasz domek, nie, kociu? A no, niestety nie da się ukryć. Znaczy, niestety. Niestety, jakie niestety? Nie da się ukryć. Niestety. Domek taki, że hej, mogliście widzieć przepiękne zejście nad morze przy Alece i powiem Wam, że tam było tak ładnie. Było takie małe molo, no ślicznie było, ślicznie, no tyle tylko, że zejście było niedostosowane dla osoby na wózku i to był minus, no nie? No to był bardzo duży minus, bo zejście jest super. Ale mogłeś ty sobie zejść, zrobić fajne selfie, a ja się cieszę. Ja się cieszę, jak ty możesz... Wolałbym skarbie, żebyśmy mogli sobie obydwoje zrobić to selfie. No ja wiem, że wolałbyś, ale ja też lubię, jak ty masz swoje przyjemności własne. A może wystosujemy małą prośbę do... Arki. Arki, żeby dostosowała na przyszłość to zejście? Bo obiekt mi się... No szczerze, tam jest mało schodków. Ile tam było? 6? No. Niewiele. A sam obiekt mi się bardzo podobał. No, sam obiekt jest i super. Nawet wzięliśmy ulotkę. Bo kto wie, może kiedyś się tam wybierzemy. Co prawda daleko od pociągu. No, troszeczkę tak, ale zobacz jaki las. No, to jest pięknie. Kochani, chciałabym Wam pokazać, jaką dzisiaj trasę zrobiliśmy. Na mapie to wygląda skromniutko, ale było, oj było. Kochanie? Stąd? Mhm. A czy... Zaczynając od rana, przepraszam. Tak. To było tak. To było stąd, z 25 do Kamiennego Szańca. Później poszliśmy tutaj do 72. Później tutaj. No. Później tutaj. Mhm. A teraz przeszliśmy tu. Nad promenadą, tak? Mm-hmm. I przeszliśmy dotąd. I wracamy z powrotem do hotelu, czyli o tutaj. No, kawałek zrobiliśmy. Nie wiem zupełnie jaka to jest skala, ale... Ale fajny spacer był. Tak. Bardzo fajny. Hello, hello, kochani. Jest godzina, która, kociu? 16:35. No, sami słyszycie. My już jesteśmy po obiedzie. Trochę się nie odzywaliśmy do Was, bo szukaliśmy miejsca, gdzie by tu zjeść. Nie chcieliśmy jakoś
przyszaleć, więc szukaliśmy w miarę, wiecie, takiego... W miarę taniego. Tak. Coś przystępnego cenowo, więc trochę nałaziliśmy się, ale coś tam zjedliśmy. Teraz idziemy na molo albo i dalej, bo Bartuś tu coś mówi, żeby iść na kamienny szaniec i tam posiedzieć na tych deskach. Mamy taką tradycję, że wysyłamy kartki do naszych bliskich. My to bardzo lubimy. Bardzo lubimy też dostawać kartki, więc będą kartki wysłane. Nie dziś, jutro. I chyba pójdziemy jakoś wcześniej, wiesz, kocie? Żeby poszło to jakoś w miarę sensownie. To się zastanawiam, czy nie zrobić tak, że jak zjemy śniadanie jutro, no, to od razu, wiesz, pójść i no, puścić, co nie, żeby to poszło tym porannym rzutem, tak zwanym. O ile mają coś takiego tutaj. Jak słyszycie, już zbliżamy się do molo. Głośno wokół, dużo ludzi, dużo śpiewu, muzyki i super. Czyli co, idziemy na molo? Posiedzieć? I bardzo dobrze, ja potrzebuję słońca. Odpocznijmy chwilkę i ruszamy dalej. Tak. Nie ma co siedzieć. Na kufelka potem idziemy. Tak, 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 nie jadłam jeszcze. Musimy iść na kufelka. Być nad morzem i nie zjeść dobrego kufelka. No moi drodzy, powiem wam, że na zdjęciu czy na nagraniu pogoda przepiękna, a na żywo trochę gorzej, bo strasznie wieje i jest zimno, tak zimno, że trochę ciężko jest siedzieć na plaży, na molo. Na pewno słyszycie wiatr. Na żywo jest naprawdę wiecznie. Ale w obrazku pięknie to wygląda. To fakt. Razem najlepiej. Tak. To trochę kurka, bo na nie wiem jak nagrywać to. Dobrze. Przekręćcie łebki. Czekamy na zachód słońca i wykorzystujemy ten czas na wypełnienie kartek, bo jutro chcemy przesłać do naszych najbliższych i wszystkie są takie ładne. Też są tak samo piękne jak Kołobrzeg. My jesteśmy zakochani w Kołobrzegu. Myślę, że tu wrócimy jeszcze, co kochanie? Pewnie tak, no za kilka lat. Teraz trzeba będzie odwiedzić inne miejsca na mapie naszej pięknej Polski. Może w końcu Hel? Może. No ale wracając do karteczek, to jutro wysyłamy i mamy nadzieję, że kartki pierwsze dojdą, niż my dojedziemy z powrotem do Warszawy. To co, kochanie, powoli zbieramy się w stronę molo? Powoli. Dobra. Jak widzicie, zmieniliśmy miejscóweczkę. I to chyba nasza ulubiona miejscówka na wieczory. Kochanie, to już drugi raz. Nie? No? Chyba tak. I tu jest jakoś tak cieplej. Albo mi się wydaje. Wydaje. W każdym razie to jest nasze ulubione miejsce, czyli na schodach. Bartuś siada, opiera się o mnie, ja się przytulam w niego i tak sobie siedzimy. Zresztą zaraz wam pokażemy. A tutaj przed wami piękny zachód słońca. Chociaż jeszcze wysoko słoneczko. A tak właśnie to wygląda. Czyli ja za Bartusiem, przytulona. Jest tak pięknie, prawda? Aha, fajnie jest. W końcu wygląda.
Ach, ty moja podpora życiowa. Dla ciebie zawsze, kochanie. Aha, ciekawy jestem. A ty jesteś przy tym taki cieplutki. Tak się kochamy właśnie. Dałabym ci buziaka, ale będziesz miał różowego pysiaka. Ty nie czujesz, jak filmujesz. No. Dobra, koniec tego dobrego. Tam sobie patrzcie. Za chwileczkę już będzie zachód słońca, więc idziemy, tak? Muchawce, latawce, wiatr. No i jest upragniony zachód słońca. Ależ piękny. I oczywiście... Telefon nie oddaje tych kolorów. Właśnie chciałam to powiedzieć. Wy widzicie dosłownie jedną piątą. No. Naprawdę. Na żywo to jest taka ilość barw, że to jest niesamowite. Piękne, naprawdę. Kocham zachód słońca nad morzem. Słoneczko już się chowa. My się z wami na dzisiaj żegnamy. Widzimy się jutro. Kolejny dzień w koło brzegu przed nami. Jest pięknie. Zresztą sami widzicie. Dzień dobry, kochani. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy wtorek. Jak widzicie, ja mam kapelusz na sobie. O, no, zdarzyła się rzecz niesłychana. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale zjadałam sobie twarz. I tak, zgadzam się. Zrobiłam podstawowy, elementarny, niewybaczalny błąd. Nie nałożyłam kremu z filtrem. Powiem wam więcej, nie wzięłam nawet kremu z filtrem do twarzy, bo uznałam, że będę nosić kapelusz i że nie złapie mnie słońce. A wczoraj uznałam, że nie wezmę kapelusika na spacer, bo przecież jest zimno. Przynajmniej było nam zimno. I tym oto sposobem mam zjaraną twarz, więc stwierdziłam, że dzisiaj to muszę już założyć kapelusz, żeby chronić resztkę mojej skóry, którą mam. Powiem wam, że... Brawo ja. A my teraz idziemy wysłać kartki, które wam pokazywałam na Instagramie. I jeszcze poszukamy rynku, bo jeszcze na rynku nie byliśmy. A mnie pytacie cały czas, no jak tam byłaś na rynku? Nie, jeszcze nie byliśmy. Teraz idziemy. Przy okazji też wstąpimy do jakiegoś małego centrum handlowego, bo ja muszę sobie kupić coś ciepłego do ubrania, jakąś bluzę, nie wiem, szalik, cokolwiek, czym mogłabym się okryć, bo wieczorami nad morzem naprawdę jest mi zimno, więc nie mam innego wyjścia, tylko coś kupić, a tutaj na straganach przy molo, powiem tak, no, ciuchy są nie w moim stylu, a ceny kosmiczne jak z Zary albo innych takich sklepów, no nie będę aż tyle wydawać za sweterek, a do tego jeszcze taka, wiecie, moda ala niemiecka. Witam państwa bardzo serdecznie. Cześć, kociu. Mały update co do czucia się. To jest tragedia. Wczoraj mnie przewiało przez tą oto babę. Wstrętą.
I teraz mam problemy z gadaniem. Gardziołko go boli. Ale nie przeze mnie, tylko dlatego, że nie wziąłeś nic ciepłego z domu. Przez ciebie. Bo chciałam zobaczyć zachód słońca, no. No właśnie. A poza tym, słuchajcie, jeśli ktoś każe wam płacić 150 zł za zwykły t-shirt, to chyba jest zdrowo przegięte. Dlatego idziemy szukać jakieś małe centrum handlowe. Już wiem, że takowe są koło brzegu. I mam nadzieję, że znajdę coś do ubrania dla siebie. No, dam wam znać już jak kupimy, jak już będziemy po akcji, że tak powiem, w mieście. A potem idziemy nad morze. A to niespodzianka, nie? Być nad morzem i iść nad morze. Wchodzimy na rynek koło brzegu. Tutaj jest od razu galeria handlowa Hosso. Kupiliśmy udało koc. Się w pół. Tak, bo kupiliśmy tylko koc, pepko. No i kupiłam też filtry do twarzy. Od razu nałożyłam na twarz, więc mam nadzieję, że bardziej sobie już nie spalę twarzyczki. A teraz idziemy na Pocztę Polską. I zobaczcie, taki zabytkowy budynek. Piękny. No, nie mamy innego wyboru. Taki oto taras widokowy. Jest ładna panorama na rynek i w ogóle starówkę. Chyba to można nazwać starówką, co nie? Minio. Rynek to rynek. Wszystko ładnie widać z góry. Ale dzisiaj jest ciepło. No dzisiaj tak, dzisiaj jest cieplutko.
Ciekawe jak będzie nad morzem. No. Będzie pewnie idealnie, bo nie będzie tak mega gorąco, tylko taki chłodek będzie bił. To moja misia już po posmarowaniu filtrem. Tak, pewnie się świecę. Nie, chyba nawet nie. Nie? No cześć. Jak tam? Dobrze. Podoba ci się na... Rynku? Starówce? Podoba rynku? Mi się, aczkolwiek wiesz, gdzie chcę teraz iść. Nad polskie morze. Nad morze. No to ruszamy. Nasz spacer zakończyliśmy w naszym ulubionym miejscu, czyli przy molo, na schodkach. Siedzimy, patrzymy na morze i chillujemy. Kochani moi, jest już prawie 16, więc pora iść na obiadek. I dzisiaj idziemy do Lewińskiego, bardzo blisko Latarni Morskiej. Polecaliście mi to miejsce właśnie na obiad. Idziemy na rybkę. A pytanie zostawiłam Wam na Instagramie, gdzie warto iść zjeść. Stąd wiem, że do Lewińskiego warto. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest i czy będzie smacznie. No, przyznaję, że wygląda to naprawdę ładnie. Już delikatnie spróbowałam i smak też jest super. Także zabieram się już za obiadek. Rybka, dorsz na obiadek. Miam, miam. Mieliście rację i to w 100%. Najlepsza ryba, najlepszy dorsz, jaki jadłam w życiu. Nigdy mi tak dorsz nie smakował. Nigdy. Aż mi się uszy trzęsły. No. Potwierdzasz? Wcinało jak złoto. No, także ja jestem bardzo zadowolona i myślę, że tu jeszcze wrócimy w trakcie naszego wyjazdu. Mamy jeszcze trochę czasu, więc... Hello, jest już po 18 i idziemy na plażę popatrzeć sobie na morze i na słoneczko. Idziemy do naszej ulubionej miejscówki posiedzieć sobie na ławeczce i popatrzeć na morze. Jesteśmy przygotowani, bo ubraliśmy się cieplej, wzięliśmy kocyk i generalnie mam nadzieję, że to nam pomoże przetrwać. Generalnie jesteśmy zasmarkani, przynajmniej ja. No, Bartka tak wzięło. Jestem pociągający smarkacz. Ty jesteś dla mnie zawsze pociągający. Naprawdę. Wiesz? Cześć! Tak sobie. Cześć! Ja opatulona kucykiem. Bartek w kaskurze. I nadal nie jest zbyt ciepło. Ale jest fajnie. Nie? W ogóle ja wyglądam jakbym była jakaś chora. A ja jestem po prostu po samą brodę przykryta. Ale super. A teraz idziemy do widokówki na zachód słońca. No to co, idziemy? Tak, zapraszam cię. Idź. Panie przodu. Aha.
Jak widzieliście, nasze plany się trochę pokrzyżowały. Perła Bałtyku nie jest tak super dostosowana. No nie wdrapaliśmy się na taras widokowy. Niestety. No schody. Szkoda. Wielka szkoda. A miało być tak pięknie, nie? No ale nie przejmujemy się. Teraz musimy tylko coś wymyślić. Co dalej? Ahora entre mi terreno y esta lucha te dedicaré. Oh, llega el momento donde eres el viento. Lucharé como un animal, como un animal, animal. Escucha el viento, solo silencio. Lucharé como un animal, como un animal, animal. ¿Cómo vas a vivir con miedo a compartir un corazón, una razón? Si hoy voy a triunfar, no voy a olvidar que por ti será, por tu amistad. En mi bandera llevo el alma, amarrado por mi calma eres tú. Oh, 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 oh. Contigo me desencadeno, ahora entre mi terreno y esta lucha te dedicaré. Llega el momento, solo silencio, o lucharé como un animal, como un animal, animal. Escucha el viento, solo silencio, o lucharé como un animal, como un animal, animal. Brawo dla Bogusi! Przeniosłam się już na molo i powiem wam, że jestem taka wzruszona tą sytuacją. Nie dość, że dostałam płytę od Tommaso Grotto, przesympatyczny i niezwykle utalentowany facet. Mówiłam wam o nim na Instagramie, pokazywałam też jego wykony, które tutaj teraz na żywo są i przy jednej z piosenek mogłam trochę swojego słabego wokalu pokazać, ale wiecie co, no od niego bije takie ciepło i taka sympatyczna jakaś aura, że aż się chce tylko stać i słuchać, i słuchać, i słuchać. Takich ludzi trzeba wspierać, trzeba im mówić, że są świetni w tym, co robią, bo to nie jest zwykły grajek, który z gitarą usiądzie i pośpiewa. To jest facet, który widać, że ma ogromny talent, ale robi to wszystko profesjonalnie i takim ludziom jak najbardziej całego serca i sympatii wrzucam, ile tylko mam i mogę, bo kurczę, no niesamowity. Polecam wam serdecznie. Nie wiem, czy Tomas ma kanał na YouTube. Jeżeli tak, to zostawię wam link, poszukam. Jeżeli nie, to jest na pewno Instagram, który też wam zostawię, bo no facet wymiata i to jak. Nie wiem, czy mówiłam to tutaj w filmiku, czy na Insta Stories, ale ja uwielbiam zachody słońca nad morzem. Nawet jeżeli jest super zimno, tak jak teraz. Ja ledwie się trzymam tu. Nawet jeżeli pogoda nie jest idealna, to kolor słońca, fale i to, jak to wszystko wygląda razem. Dla mnie to jest tak magiczny widok.
zresztą zaraz wam jeszcze pokażę, że nie potrafię po prostu iść do pokoju pod kołdrę, żeby było mi ciepło. No nie. Wolę popatrzeć na morze. Trudno. Podam gorącą herbatę, wypiję i będzie dobrze. A propos w ogóle gorącej herbaty i pokoju, to Bartek został w pokoju, bo się źle czuje. Leci mu z nosa, gardło go boli. No i stwierdziliśmy, że lepiej będzie, jeżeli zostanie w pokoju, a ja przyjdę sobie sama na zachód słońca, porobię milion zdjęć, podelektuję się tym widokiem. I tak też było, było cudownie. A teraz będę wracać do mojego męża, napić się gorącej herbaty. Zaraz pewnie dostanę kazanie, dlaczego nie wróciłam, skoro mi było tak zimno, i tak dalej, i tak dalej. No ale te widoki, no nie mogę z nich zrezygnować, nie mogę, przykro mi, nawet jeżeli mi jest zimno. Zresztą słuchajcie, no błagam was, jakieś tam zimno ma mi zabrać taki widok, że wam pokazuję. No bez jaj. Ja się dzisiaj z wami już żegnam. Widzimy się jutro, czyli w środę 30 maja. A jutro wyjątkowy dzień dla mnie i dla Bartka, ponieważ jutro mamy swoją rocznicę ślubu. Także będzie wyjątkowo, będziemy nagrywać i cieszyć się tym dniem nad pięknym polskim morzem. A tymczasem ja lecę do hotelu.